Ostatnie nasze spotkanie z kazaniem na górze. Zakończyliśmy nasze rozważanie w ubiegłą środę odczytaniem i rozważeniem słowa, które brzmi: nie każdy mówiący mi Panie, Panie wejdzie do Królestwa Niebios, ale czyniący wolę Ojca mego w niebiosach. Liczni powiedzą mi w ów dzień: Panie, Panie, nie Twoim imieniem prorokowaliśmy i Twoim imieniem demony wyrzuciliśmy i Twoim imieniem dzieła mocy liczne uczyniliśmy? I wtedy ogłoszę im, że nigdy nie poznałem Was. Odstępujcie ode mnie, czyniący bezprawie. Straszne słowa niektórzy usłyszą, zwłaszcza, że myśleli, że wystarczy powiedzieć, że ja coś robię w imieniu Jezusa i już to będzie w imieniu Jezusa. Jezus się już do tego przyzna i to już mi będzie zaliczone na końcu życia, że ja występowałem w imieniu Jezusa, że w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego poświęciłem hektar ziemi na przykład i będzie tutaj miniatura Bazyliki Świętego Piotra w Gdańsku na przykład. To za mało. To Jezus się nie przyznaje do czegoś, co zostało nazwane Jego imieniem jednostronnie. Mówiliśmy o tym. I ci ludzie przeżyją straszne rozczarowanie, przykrość wielką. Odstępujcie ode mnie, czyniący bezprawie, usłyszą. Chociaż w imieniu Jezusa ewidentnie różne rzeczy w życiu robili. Dzisiaj mamy ostatni fragment, ostatnią perykopę, wersety 24. Teraz czytamy do 27. Słowa, którymi Jezus jak gdyby podsumowuje już tę część swojego nauczania. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. Czyli Pan Jezus daje obraz, przywołuje obraz budowli w dwojaki sposób, jak gdyby zbudowany. Głównie chodzi o miejsce, o podłoże, na którym zostały te budowle zbudowane. I korzystając z tego dosyć plastycznego, zrozumiałego obrazu, chcę pokazać, jak ważne jest, jak podchodzimy do jego nauczania. Zajrzyjmy jeszcze do tego grecko-polskiego Nowego Testamentu, jak dosłownie, literalnie tłumaczone ten fragment brzmi. Każdy więc, kto słucha mych słów tych i czyni je, podobny będzie mężowi rozsądnemu, który zbudował jego dom na skalę. I spadł deszcz, i przyszły rzeki, i zadeły wiatry, i napadły domów, i nie upadł, albo fundament miał bowiem na skalę. I każdy słuchający mych słów tych i nie czyniący ich, podobny będzie mężowi głupiemu, który zbudował jego dom na piasku. I spadł deszcz, i przyszły rzeki, i zadeły wiatry, i uderzyły domów, i upadł, i był upadek jego wielki. Więc obraz. Ukształtowanie Ziemi Świętej w dużym stopniu jest właśnie takie, że są góry i są miejsca nizinne, także dużo miejsc, w których tylko w niektórym okresie, krótkim okresie roku płynie woda. A tak to są to miejsca jakby suche, czasem nawet piaszczyste. I jeśli chodzi o budowę domu, no to oczywiście na górze, wysoko, to jest miejsce niedostępne, jest miejsce trudne, tam trzeba wnieść, bo nie można przywieźć materiałów budowlanych, tam trzeba się namozolić, żeby wybudować dom. Ale jeśli ten dom jest właśnie zbudowany wysoko, na skalę, no to jest to dom, który pewnie stoi.
Większe koszty budowy, znacznie trudniejszy dostęp, ale jest to pewna budowla. Natomiast dom zbudowany na piasku, jak według tych słów Jezusa, to taki dom właśnie zbudowany w miejscu, którym łatwiej jest budować. Na dole, tak jak tu na tej ilustracji, na tym rysunku ktoś próbował to oddać. Łatwo zbudować, łatwo dostępne, bardziej może nawet przyjemniej się mieszka, w dolinie, osłonięte od wiatru, tam od różnych innych rzeczy i tak dalej. Ale jak przychodzi te ulewa, jak przychodzi w Izraelu pora deszczowa, jak zaczyna padać, to prawie jak za czasu potopu. Pada i nagle miejsce, które było suche, przyjemne, ludzie mogli sobie tam być, spokojnie chodzić, zwierzęta mogły się wypasać i tak dalej, nagle zamienia się to miejsce w niebezpieczne. Przychodzi woda, jak żeśmy przeczytali, jak to jest powiedziane, spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom. No i właśnie wtedy zaczyna się robić niebezpiecznie. Oczywiście miejsce znacznie bardziej dostępne, mniejsze koszty budowy, można szybciej coś wybudować, ładnie wygląda, szybciej korzystać, ale jest to wielkie niebezpieczeństwo, że gdy przychodzi próba na tę budowlę, to wtedy się okazuje, że warto było jednak przemyśleć i postępować mądrze, a nie kierować się tym, co będzie wygodniejsze, bo te potoki zamieniające się w rwące rzeki zabierają wszystko ze sobą. Jeśli jakiś dom nie jest zbudowany solidnie, na fundamencie popłynie. Nie wiem, czy widzieliście te sceny z Japonii, jak przyszło do tsunami, jak całe domy płynęły. Widzieliście, coś widział? Po prostu niezwykłe wrażenie. Utrwali mi się te takie obrazy, że całe osiedle też prawie, że płyną, te domy się lekko wymijają, bo jeden trochę szybciej płynie, drugi trochę wolniej. Ale był tam jeden dom, który stał. I te inne płynęły, omijały go, tak uderzały w niego, ale on stał. Widocznie był mocno związany z gruntem. Był na dobrym fundamencie. To jest bardzo dobry obraz, że jak przychodzi ta burza, no to wtedy się liczy to bardzo, jak dom jest zbudowany. Gdy nie ma próby, gdy nie ma tej burzy, no to dom jak dom wygląda ładnie. Ważne, żeby miał kwiatki w oknach, nie? Żeby ładne firaneczki były, żeby dach był ładny, kolor tego, żeby to wszystko było tak ładnie, pięknie, to jak najbardziej. I może być tak, że jakiś dom stoi sobie i nie ma wcale takich pięknych firaneczek i nie jest taki kolorowy, nie jest tak pomalowany, elewacje nie ma taką ładnie, takiej ładnej. Lecz próba potem okazuje się, że ludzie mieszkający w tym pięknym domku z firaneczkami popłynęli razem bez wiosła, a ludzie, którzy są może w tym bardziej trochę takim odrapanym, nieciekawym domu, mogą sobie spokojnie patrzeć przez okno na to, co się dzieje. To jest obraz, którego używa Pan Jezus, żeby pokazać i nas zmobilizować, zmotywować do tego, byśmy właściwie podchodzili do Słowa Bożego. Słowo Boże w przypowieści Salomona 10:25 mówi, gdy burza szaleje, bezbożny ginie, lecz sprawiedliwy stoi na gruncie wiecznym. To jest ta sama myśl. Gdy burza szaleje, bezbożny ginie. Nie ma się jak oprzeć. I niektórzy patrzą, i Asaf patrzył w psalmie 73, to jest opisane. I dzisiaj rozmawiamy z ludźmi, ja dosyć często ostatnio rozmawiam z ludźmi, którzy właśnie używają tego argumentu, że oni mają dobrze, żyją sobie bez Boga. Po co ja mam się nawracać do Boga, jak ja patrzę na tych bezbożnych, oni żyją bez Boga i mają tak dobrze, i mają dużo kasy, wygodnymi samochodami jeżdżą i zdrowi są i tak dalej. Co ja się mam tak, po co ja mam się nawracać do Boga? Oczywiście myślą w taki sposób, jak żeśmy w ostatnią niedzielę próbowali potłumaczyć. Ale właśnie im jest tak dobrze do czasu, gdy przyjdzie burza. A jak burza szaleje, to bezbożny ginie. Sprawiedliwy natomiast stoi na wiecznym gruncie.
Jego życie jest pewne. I właśnie Pan Jezus, kończąc kazanie na górze, wzywa nas do tego, byśmy właściwie podeszli do Jego nauki. No i po pierwsze, z tego, co tutaj przeczytaliśmy, wynika, że bardzo ważne jest słuchanie Słowa Bożego. W innym miejscu Jezus powiedział, gdy tak ktoś podniósł głos tłumu, pierwszy prawdopodobnie wyznawca kultu maryjnego zawołał: błogosławione łono, które cię nosiło, którą ssałeś. Jezus powiedział: błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i są mu posłuszni, ci go strzegą. Potrzeba po pierwsze słuchać Słowa Bożego. Prawdę, jakkolwiek odbieraliście przez ostatnie 30 spotkań nasze rozważania, jakkolwiek wam było trudno czasem przetrzymać te 45 minut rozważania, jakkolwiek może to było nudne, czy jakie tam, to chcę wam powiedzieć, jesteśmy błogosławieni przez Boga, że słuchamy Słowa Bożego, że poświęcamy czas, że zostawiamy swoje obowiązki, że mimo zmęczenia idziemy, żeby skupić się na Słowie Bożym, żeby naprawdę poznawać Słowo Boże. Potrzeba nam należycie przyłożyć się, by wiedzieć, co naprawdę jest w Biblii. Wielu ludzi nie wie, co jest w Biblii. Wielu ludzi wierzących tak zwanych nie wiedzą, co nawet w co wierzą dokładnie. Nie badają Słowa Bożego. Tak tylko tak po łebkach, tylko powierzchownie poznają, no i tam nie mają orientacji ogólnie, że są cztery Ewangelie, dzieje apostolskie, parę listów, ale już po kolei tych listów na pewno wymienić nie potrafią, bo to jest zbyt skupa, po co głowę się zajmować takimi rzeczami. Jak będę potrzebował, to sobie otworzę Biblię i znajdę. I nie muszę, i nie czytają, nie rozczytują się w Słowie Bożym i naprawdę nie wiedzą, co jest w Biblii. Już nie mówię o tych nominalnych chrześcijanach, którzy w ogóle w ręku Biblii nie trzymali jeszcze ani raz. A mówią, że są wierzący, mówią i tak dalej. To już nie chcemy o tym mówić, ale mówmy o naszym środowisku, że z roku na rok jest coraz gorzej ze poznawaniem Słowa Bożego, z czytaniem Słowa Bożego, z wnikaniem w treść Słowa Bożego. Więc dzisiaj niechby to było dla nas takim jeszcze jednym akcentem, jednym bodźcem. Potrzebuje poznawać Słowo Boże. Chociaż jest niepopularne, chociaż jest tyle ciekawych rzeczy w telewizji, chociaż takie różne ciekawe książki są na naszym stoisku, ale przede wszystkim potrzebuje poznawać Słowo Boże. I lud Boży aż tak krzyknął: amen. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, z tego co tutaj mówimy, bardzo ważne jest praktyczne posłuszeństwo Słowu Bożemu. Pan Jezus tak to bardzo powiązał i to jeszcze wrócimy za chwilę do tego wątku powiązania jednego z drugim, ale weźmy drugą kwestię, czynienie Słowa Bożego, wykonywanie, posłuszeństwo Słowu Bożemu. Jeśli coś Pan powiedział, to trzeba to robić. Nie wystarczy to wiedzieć, że tak powiedział, nie wystarczy to nawet powtórzyć, nie wystarczy deklaracja słowna, jak ten pierwszy syn z przypowieści o dwóch synach, który powiedział: tak jest, Panie, ale nie poszedł. Usłyszał, że ma iść do winnicy, wiedział, że ma iść pracować w winnicy, nawet się zgłosił na środowym czy niedzielnym, powiedział: tak jest, Panie, ale nie poszedł. Trzeba, i to jest wielkie wezwanie, które na koniec rozważania kazania na górze zechcielibyśmy przyjąć do serca, przejąć się tym, że potrzebujemy koniecznie być posłuszni i to bezwarunkowo, bezdyskusyjnie posłuszni temu, co czytamy w Słowie Bożym. Bez filozofowania nad tym, bez kombinowania, bez przerabiania tego tak pod kątem tego, jak mnie by się chciało, jak mi by bardziej odpowiadało. No bo przecież takie prostolinijne rozumienie Słowa Bożego stawia nas często w trudnej sytuacji, no nie? A my byśmy chcieli podyskutować trochę. Tak dojść do tego, że to słowo znaczy trochę nie tak, jak tak wprost wymyślicie, tylko tak, jak ja uważam, bo to mi bardziej pasuje. W sprawach
moralności, w sprawach etyki życia, w sprawach codziennych kontaktów z bliskimi, przebaczenia, pomocy i tak dalej, to my zawsze mamy tam trochę swoją filozofię. No nie? I gdy Słowo Boże coś mówi, że powinniśmy zrobić, to my tak, ale. We wszystkich rozmowach, jakie prowadzę, gdy jest problem w relacjach, czy problem z posłuszeństwem Bogu, problem w życiu ogólnie, to często to pada tak, ale. I wtedy to ale powoduje, że jesteśmy nieposłuszni. A Pan oczekuje od nas bezdyskusyjnego posłuszeństwa. Kiedyś jeden człowiek, który przez wiele lat służył marynarce królewskiej w Wielkiej Brytanii, opowiedział historię, która dobrze ilustruje tę konieczność bezdyskusyjnego posłuszeństwa. Otóż holownik, na którym służył, ciągnął po wzburzonym morzu o wiele cięższy statek. I nagle przez szum wichru, bóg fal, bo to był przecież wiadomo, że to jest hałas, dał się słyszeć stanowczy rozkaz dowódcy, który stał gdzieś tam na mostku kapitańskim. Krzyknął: padnij! I członkowie załogi w okamgnieniu wszyscy rzucili się na pokład. I w tym samym czasie nad pokładem przeleciała potężna, gruba, stalowa lina, która tylko świsnęła nad tym pokładem. Gdyby na kogokolwiek trafiła, to by go po prostu od razu ścięła, przecięła na połowę. Ale nikt nie zginął tam na tym pokładzie. Dlaczego? Ponieważ wszyscy natychmiast okazali posłuszeństwo. Dowódca zobaczył, co się dzieje, tylko krzyknął: padnij. Wszyscy padli. Ale wyobraźmy sobie, jakby nasz zbór był na tym pokładzie. Tak, tu brat Ludwik, Darek, siostra Józia, brat Zdzisław. No wszyscy po kolei byśmy tam byli. Aftanasy wszystkie byśmy tam. I byśmy usłyszeli nagle: padnij! No już sobie potrafię wyobrazić, jakby to było. No co ty to, mokro. A po co? A kto mnie będzie tu rozkazywał? I tak dalej. Już to sobie wyobrażam, jakby było. I to może zabawnie brzmi, ale jeśli chodzi o posłuszeństwo Panu Jezusowi, to jest niezwykle ważna lekcja, której dzisiaj Pan nam udziela przez te ostatnie wersety kazania na górze. Bo powiedział tak: każdy, kto słucha i wykonuje, jest przyrównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na skalę. Męża mądrego, to w języku greckim chodzi o taką roztropność, która podkreśla aspekt praktyczny. Roztropność, która się wyraża w praktycznym zachowaniu, w praktycznym zastosowaniu. To nie jest chłopek roztropek, który sobie siedzi i mędrkuje, że tak i tak to trzeba, to tak trzeba, tylko to jest taka roztropność, która polega na praktycznym postępowaniu. Taka roztropność wiewiórki, która zbiera te orzeszki, tam chowa na zimę. To jest roztropność wynikająca z takiej mądrości życiowej. Tak jak ten budowniczy, no może mieć pokusę. Po co najpierw tyle tego betonu, czy tam czegoś dam do tej, po co tak się dokopywać do tej skały, albo ulewać taką wielką ławę betonową. Przecież słońce świeci, ładnie jest, wiatru prawie nie ma. Co, po co ja będę tam tyle kopał, tyle kosztów? To jest wielki koszt. Po co, jak możemy od razu pójść w górę z ładnymi ścianami i zbudować ładny dom? Roztropność takiego gościa praktycznie wyrażona polega na tym, że on nie zacznie budować w górę, zanim się nie dokopie głęboko, zanim nie założy solidnego fundamentu, zanim się nie upewni, że ten dom wytrzyma wszelkie próby, gdy przyjdzie burza, gdy przyjdą ulewy, przyjdzie deszcz. I zobaczcie, Pan Jezus tutaj wiąże słuchanie i wykonywanie razem, co daje ten obraz męża roztropnego. Roztropność polega nie tylko na słuchaniu i nie tylko na czynieniu, gdy się nie posłuchało dokładnie, bo można coś robić, mocno się można urobić, ale jak się nie posłuchało dokładnie, co ma się zrobić, to można na darmo coś zrobić. I są ludzie, którzy pracują, poświęcają się, choćby nie wiem, co zrobili, to nic nie da, jeśli to nie wynika z woli Bożej.
Więc tu nie chodzi o to, że tylko być człowiekiem, który cały czas coś robi. Tylko robi to, co powiedział Pan. Ale trzeba, żeby to wiedzieć, to trzeba usłyszeć, co powiedział Pan. I to jest dopiero razem wzięte daje ten fundament do życia. Nie samo słuchanie, nie samo czynienie, nie czynienie bez słuchania, nie słuchanie bez czynienia, tylko słuchanie i czynienie razem. Jest to jasne? To tak jak cement weźmiesz i wodę. Możesz wziąć cement, sam cement pofrunie. Weźmiesz samą wodę, wylejesz, wsiąknie i nic z tym. Ale jak weźmiesz wodę i cement, razem to połączysz, to co się zrobi? Kamień się zrobi po prostu. To bardzo upraszczam obraz oczywiście, bo to budowlańcy zaraz powiedzą, że to potrzeba jeszcze piasku do tego i tak, no wiadomo, że tak. Nie? I tutaj jest ta myśl, kto słucha i wykonuje, to jest taki roztropny człowiek, który zakłada solidny fundament pod swoją budowę, buduje właściwie, buduje na skalę, buduje tak, że się nie musi obawiać potem, że przyjdzie, jak przyjdzie burza, to nie wiadomo, co się stanie. Że popłynie, pofrunie, odleci, jak przyjdzie, upadnie, zginie, da się powalić, da się załamać, załamie się, gdy przyjdzie burza. Kto słucha i wykonuje, ten się ustoi. A kto słucha i nie wykonuje, to jest mąż głupi, mówi Pan Jezus. Nierozumny, taka jest myśl tutaj, nierozumny, gdy chodzi o dążenie do celu. On jest niby rozumny na dzisiaj. Nie jest taki głupi jak tamten, bo tamtemu wolniej to wszystko wychodzi, bo tamten się trudzi, bo tamten chodzi na studium biblijne, bo tamten tego, po co to w ogóle? Przecież zbawiony jestem i mogę iść patrzeć, jak kwiatki się kwitną na wiosnę w parku, a nie tam będę się zajmował jakimś rozważaniem, badaniem słowa, dociekaniem i tak dalej. Po co? Nierozumny, gdy chodzi o dążenie do celu, bo on nie koncentruje się na celu, tylko na tym, co teraz widzi. Jest takim Ezawem, który mówi, co mi tam pierworodztwo, jak ja tu teraz mi się jeść chcę. Dawaj mi tu jeść i tam dajmy sobie spokój z tym pierworodztwem. Bierz sobie. I ono nie jest teraz potrzebne. Nierozumny, głupi człowiek, który myśli sobie, że jak mu się tak udaje, że nie słucha Słowa Bożego, nie czyta Biblii już ileś czasu, i w zasadzie, jak się fizycznie na niego popatrzy, to nawet lepiej wygląda niż ten, co czyta. To sobie myśli, a to jest wszystko w porządku, co tam się będę przejmował. Albo czyta, ale nie robi tego. Czyta już, mądre się robi, studia teologiczne może nawet kończy, czytam jak. I on się coraz więcej wie i tego może się mądrze wypowiedzieć, ale tego nie robi. I myśli sobie, co to ja jestem w gorszej sytuacji niż ci, którzy się tam trudzą, starają się codziennie to robić, przecież nie ma żadnej różnicy. Krótkowzroczność powoduje, że rozprzęga się w naszym życiu słuchanie i czynienie. Że może dojść do tego. Jesteśmy codziennie kuszeni do tego, żeby jednej albo drugiej sprawy w naszym życiu nie robić, żeby coś zaniedbać. Albo słuchanie słowa, albo wykonywanie zaniedbać. I wtedy zaczynamy być jak taki domek zbudowany na piasku, bez powiązania z gruntem. Stoimy sobie, uśmiechamy się, wszystko jest dobrze, do pierwszej poważnej próby. Jak przyjdzie próba na życie, jak powieje wiatr, poleje woda, popłyną rzeki, to nas zmyje. I już nas nie będzie. I się zapytamy, gdzie on jest? A zmył się. Już go nie ma. Upadł. I upadek jest wielki, bo nie ma czasem co zbierać. Więc słuchajcie, słuchanie i wykonywanie. O niechby ta prawda w nas została. Jeśli nawet zapomnimy wszystko, co było w tym kazaniu na górze, to niechby została w nas ta jedna myśl, że trzeba słuchać i wykonywać. Co będzie nas motywować do ponownego rozważania Słowa Bożego na pewno i treści kazania na górze. Będziemy dociekać i będziemy koniecznie starali się każdego dnia stosować to, co poznajemy ze Słowa Bożego. Stosować w naszym życiu, bo to daje nam fundament. Fundament życia pozwalający oprzeć się w
chwilach trudnych, kiedy przyjdą próby, kiedy przyjdzie zwątpienie, kiedy nas zaatakują, kiedy nas oskarżą, kiedy nas posądzą o różne rzeczy, kiedy nas nie docenią, kiedy nas odtrącą, kiedy cokolwiek nam zrobią, my się nie damy powalić, my pozostaniemy na miejscu, będziemy stać mocno w Panu. Bo gdy burza szaleje, bezbożny ginie, lecz sprawiedliwy stoi na gruncie wiecznym. Słuchajcie, no tak się właśnie kończy kazanie na górze. Tak się kończy kazanie. Czego nie ma w kazaniu na górze? Myśmy rozważyli trzy rozdziały. Czego nie ma w tej mowie Jezusa, którą żeśmy rozważyli? Zauważyliście, że nie ma tam jeszcze mowy o krzyżu, nie ma mowy o usprawiedliwieniu. Jeszcze o tym nie ma mowy. No bo jeszcze Jezus nie złożył ofiary za grzech świata. To nie jest jeszcze etap, kiedy przyszło to objawienie, które mieli już uczniowie później po zmartwychwstaniu. Tego w kazaniu na górze jeszcze nie ma. A co jest w kazaniu na górze? Czym jest kazanie na górze? Faktycznie kazanie na górze jest ogłoszeniem metanoi, czyli zmiany sposobu myślenia. Pamiętacie od początku te pierwsze słowa, błogosławieni cisi, albo błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, po ludzku mówiliśmy, żaden obraz błogosławieństwa, ale Jezus mu pokazuje, jak inaczej należy spojrzeć na życie, że z punktu widzenia Bożego jest wszystko inaczej niż z punktu widzenia tego świata. I właśnie kazanie na górze jest ogłoszeniem tego nowego sposobu myślenia, że naśladowcy Jezusa, że Jego uczniowie mają całkiem inaczej myśleć, mają odmienić swoje myślenie. Słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam. Było kiedyś tak, a ja wam mówię, że ma być inaczej. Jezus w tych wszystkich wypowiedziach ukazywał, jak będą myśleć, jak mają myśleć ludzie, którzy pójdą w Jego ślady. Jaki to jest nowy sposób myślenia. Jest to ukazanie myśli Bożej, Ducha, według którego należy podchodzić do całego Pisma. Kto wczytał się w kazanie na górze, kto się zastanowił nad treścią kazania na górze, ten zrozumiał, ten widzi, że do wszystkiego, co czytamy w Biblii, można podejść literalnie, można podejść według ducha uczonych w piśmie i faryzeuszy, podejść w sposób drobiazgowy, w sposób nieduchowy, można mu powiedzieć krótko, ale można podejść jak Jezus, zgodnie z myślą Bożą, zgodnie z Duchem Bożym. I kazanie na górze jest namiastką tego, jest przejawem tego, jak należy podchodzić do treści proroków, treści Tory, całego Starego Testamentu. Jak należy podchodzić? Jezus podchodzi do tego w sposób zupełnie nowy, nieznany dla tych uczonych w piśmie i faryzeuszy. On pokazuje myśl Bożą, on przychodzi i objawia, jak naprawdę, o co chodzi naprawdę w tym Starym Testamencie. Więc tym jest kazanie na górze, ogłoszeniem zmiany sposobu myślenia, pokazaniem na praktycznych przykładach, jak to nowe myślenie wygląda. No i zachętą, przykładem tego, jak my właśnie powinniśmy podchodzić do Pisma i nie dać się gdzieś tam związać jakimś uczonym w Piśmie, jakimś ludziom, którzy by chcieli nas wpasować w jakieś wąskie ramy, tego nie dotykaj, tego nie rusz, nie wolno i tak dalej. Jezus objawia się nam jako ten, który jest Panem, Panem Sabatu, jest Panem, który dobrze rozumie, o co chodzi w tym piśmie, ponieważ jest autorem tego pisma. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. I stało się, kiedy zakończył Jezus słowa te, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, był bowiem nauczający ich jak władzę mający, a nie jak uczeni w piśmie ich. Tutaj jest ta jedna myśl, że Jezus po prostu mu przemawiał z autorytetem. Jezus nie mówił od tak po prostu tylko, by
zająć tym uczniom trochę czasu, żeby pokazać kilka wariantów, żeby oni sobie jeszcze zastanowili, bo on sam też naprawdę nie wie do końca, który wariant jest lepszy, no ale on jest po prostu jako nauczyciel zobowiązany przedstawić parę wariantów, no i nie każdy wybierze swój wariant. Jak żeśmy rozważali, kazanie na górze, to takiego ducha tam nie ma, więc słyszycie, nie? Tak kiedyś mówiono, a ja wam mówię, nie? Powiadam, zaprawdę powiadam, amen mówię wam. Jezus przemawiał z autorytetem, przemawiał jako moc mający, przemawiał nie jako ktoś, kto sam do końca nie wie, jak powinno być, tylko wie, jak powinno być, jest gotów zdać za to i oddać swoje życie, jest po prostu objawieniem prawdy. Ja jestem droga, prawda i życie, powiedział Jezus. I to, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I to powodowało, że mowa Jezusa była taka wyjątkowa. Nie tak, jak uczeni w Piśmie mówił. Mówił z autorytetem. Mówił jako władzę mający. A wiecie, jak ktoś, jak jakiś urzędnik mówi tam, powiedzmy, z magistratu coś tam mówi, tego urzędnik przyszedł, mówi, no to mówi, panie urzędniku, co pan tutaj tego, a jakby tego? I ten urzędnik mówi, przepraszam, bo ja nie, muszę to skonsultować w tej sprawie, bo ja nie wiem, co dalej. Natomiast, gdy rozmawia się z prezydentem na ten przykład, no to prezydent wypowiada i on wie, mówi z autorytetem, on zostanie, czy tam to zrobić, chociaż może nie każdy może tam to zrobić, no ale powiedzmy z taką Obamą to już można pogadać. On w razie czego tam naciśnie guzik i tę ciężkę otworzy, guzik naciśnie i ma władzę, ma autorytet. Jezus jest dla nas ostatecznym autorytetem. To, co mówi Jezus, jest arbitralne. Nie podlega dyskusji, nie podlega żadnym jakimś tam, nie podlega żadnej wariantowości. Jest po prostu ostateczne to, co on powiedział. I chciejmy to uwzględnić w naszych codziennych postawach. Tak podejdźmy do Słowa Bożego, do treści kazania na górze i w ogóle całej Ewangelii i nauki apostolskiej. Podchodźmy tak do Słowa Bożego, a będziemy mieli mocny fundament w naszym życiu. Powstańmy i jeżeli byście chcieli w ramach podsumowania tego naszego wspólnego czasu, 30 spotkań, jakoś się do Pana odezwać, odnieść się do Jego nauki. Ogólnie i szczególnie, może jakaś jedna myśl nam utkwiła, może coś ważnego, żeśmy w czasie tych rozważań zrozumieli. To zachęcam, byśmy się teraz mogli o to pomodlić. Panie Jezu, ja chcę też Ci wyznać, że wiele razy w moim życiu taki rozdźwięk następował między słuchaniem a czynieniem Twojego Słowa. Panie, przepraszam Cię za to, że nieraz patrzyłeś na mnie i widziałeś męża głupiego, który nie wiąże jednego z drugim, który dopuszcza się tego, że słucha, a nie robi, że robi, a wcześniej dobrze nie posłuchał i robi po swojemu. Panie, przepraszam Cię za te wszystkie momenty w moim życiu, kiedy patrzyłeś i smuciłeś się, widząc, jak głupio postępuję. Chcę być mężem roztropnym, chcę być człowiekiem, który moje lata, które mi jeszcze zostały na tej ziemi, poświęca, koncentruje na tym, aby słuchać i wykonywać. Wykonywać posłuchawszy wcześniej. Posłuchawszy wykonywać, a nie zostawiać tego bez wprowadzenia w praktykę. Pomóż mi, Panie, proszę Ciebie, napełnij Duchem Świętym, abym był takim człowiekiem. Dziękuję Ci, że Twoje Słowo tak dobitnie mówi, że jeśli tak będę robił, to się ostoję, to się nie muszę bać żadnej burzy, nie muszę się bać żadnych przeciwności, że mnie powalą, że mnie zniszczą, że mnie rozbiją wewnętrznie, że będę rozbity, że będę załamany, że będę w depresji, czy tam w czym jeszcze, Panie. Wierzę, że to Twoje Słowo jest prawdą. Jeśli Twoje Słowo mówi, że jeśli będę słuchał i wykonywał, to będę zbudowany na skalę i się nie muszę bać jakiejkolwiek burzy życiowej. Dziękuję Ci za to. Tak chcę właśnie postępować. I modlę się o braci, o siostry, modlę się o wszystkich nas, Panie. Panie, jeśli ktoś zaniedbał sprawy i dzisiaj jest rozbity, błagamy Ciebie, zmiłuj się nad nim, Panie.
Przyjdź do Niego, pozbieraj Jego życie, podnieś Go, tchnij w Jego serce zew życia, żeby się podniósł, żeby zaczął od podstaw na nowo słuchać i wykonywać Twojego słowa. Błagamy Ciebie, Panie. Panie, jeśli ktoś z nas zaniedbuje się, jeszcze się nie rozbił, ale gdyby ta burza przyszła dzisiaj, to by się na pewno rozleciało jego życie. Błagamy Ciebie, pomóż nam, Panie, pokaż takim osobom, żeby czym prędzej umocniły swoje życie, by mocniej się powiązały z Tobą, Panie, przez słuchanie i wykonywanie Twojego słowa. Serdecznie Cię prosimy, bo chcemy być zborem ludzi, którzy się nie boją burzy, którzy się nie boją żadnej próby, którzy przetrwają próbę, którzy są błogosławieni, bo wytrzymają próbę i otrzymają wieniec żywota. Panie, dzięki Ci za to, że mamy jeszcze taki czas, że jeszcze możemy nasze życie umocnić w Tobie, umocnić się we wierze w Ciebie, w posłuszeństwie Tobie. Niech się tak stanie. Niech to kazanie na górze, któreśmy rozważyli, przyczyni się też do tego, byśmy byli ludźmi, którzy żyją w upamiętaniu, którzy myślą tak, jak to kazanie na górze nam pokazywało. Mają są myśli Jezusowej, myśli Bożej. Prosimy o to i dziękujemy Ci serdecznie za czas, za te 30 spotkań, które mogliśmy razem spędzać. Amen.